Ośrodek położony w lesie, w którym po intensywnej ponad 100-kilometrowej trasie wypoczywaliśmy wśród leśnych ptasich śpiewów. Dzisiaj mamy zupełny relaks, bo zaledwie 60 kilometrów. Znowu nam w lesie zwariowała nawigacja i na początek zrobiliśmy sobie dodatkowe kółko po Zofiówce. Szybko odnajdujemy kierunek na Pabianice i ponownie wjeżdżamy w lasy. Po przekroczeniu S8 wjeżdżamy w las, który przylega do Pabianic. Podziwiamy w nim rozlewisko rzeki Dobrzynki. Z lasu wjeżdżamy na ścieżkę rowerową, która prowadzi nas do centrum Pabianic. Kościół pod wezwaniem świętego Floriana Męczennika zamknięty. Kościół pod wezwaniem świętego Mateusza Apostoła i Ewangelisty również zamknięty. Robimy zdjęcia i jedziemy. Jedziemy główną ulicą, gdzie kiedyś funkcjonowały liczne zakłady włókiennicze, dzisiaj zamienione na galerie, kina i sklepy. Jedziemy dalej w kierunku z dala widocznego następnego kościoła. I ten również zamknięty. Robimy zdjęcie przez kratę zagradzającą wejście i jedziemy. Jego strzeliste wieże mają wysokość 67 metrów wysokości i są najwyższymi budowlami w Pabianicach. Dojechaliśmy do centrum Pabianic i pytamy, gdzie tutaj jest rynek. Odpowiadają, że dzisiaj rynek nie działa, bo handlują w inny dzień. Pabianice są równie bogate w zabytki jak na Śmielec. Nie pozostaje więc nic innego, jak udać się w dalszą drogę. Bocznymi uliczkami wyjeżdżamy z Pabianic. Jedziemy osiedlowymi uliczkami, na których jeszcze nie zdążono położyć nawierzchni asfaltowej. Jadąc osiedlowymi uliczkami wjeżdżamy do Łodzi i wstyd się przyznać, tutaj jestem po raz pierwszy. Przez park dojeżdżamy nad Stawy Stefańskiego. Dojazd do centrum Łodzi to kręcenie po parkach. Likwidowana elektrociepłownia znajdująca się w centrum miasta zmienia swoje przeznaczenie. Jadąc Aleją Pabianicką korzystamy ze świetnie wykonanej ścieżki rowerowej. Łódzka Bazylika Archikatedralna na szczęście otwarta. Jadąc ulicą Piotrkowską, gdzie miesza się przeszłość z nowoczesnością, mamy przedsmak tego, co zobaczymy w jej zabytkowej części. Nasz barwny peleton może bez przeszkód się po niej przemieszczać. Po dojechaniu do pełnej turystów, pełnej sklepów i kafejek części ulicy Piotrkowskiej, każdy z nas zaczyna indywidualny program zwiedzania. I
Można tutaj jeździć bez końca, to co tutaj zobaczyłem w wielu przypadkach swoją okazałością przerasta londyńskie czy paryskie zabytki. Czas jednak ruszać w drogę, ale na koniec również ewenement na skalę Europy, czyli manufaktura. Żegnamy to piękne miasto i ruszamy w dalszą drogę. Wyjazd z Łodzi w czasie powrotów z pracy to istna gehenna. Zmęczeni hukiem mijanych nas samochodów, smrodem i ciepłem, wypoczywamy na skraju miasta. W Rąbieniu gubimy kierunek i błądzimy trochę po leśnych dróżkach i osiedlach. Po korekcie wracamy na właściwą drogę. Przez Wolę Grzymkową wjeżdżamy do Aleksandrowa Łódzkiego. W samym Aleksandrowie korzystamy ze ścieżki rowerowej. Pełni wrażeń lądujemy w hotelu Pelikan.